Irlandii rzekł: porzucić przyszło dziś. Porzucić przyszło dziś. Przez dzikie sztormy, przez oceany iść. Przez oceany iść. Przygoda z szantami zaczęła się w dość taki banalny sposób. Na początku były góry i wędrówki piesze po górach. Potem przyszło nowe. Te pieśni słuchane przy ognisku okazały się czymś niewystarczającym. Emocji było zbyt mało. Pojawiło się żeglarstwo. Wraz z żeglarstwem pojawiła się też piosenka żeglarska, pasja. Historie opowiadane sobie właśnie z ust do ust o tych wielkich wydarzeniach, które się wydarzyły na morzu, na oceanie. I stąd chyba pasja, całe zainteresowanie. A i żeglarstwo też weszło w krew, więc jakby jedno drugiego nie wykluczyło, a wręcz podgrzało ten ogień, który się tli w nas. Zawsze czekamy na ten przełom lutego i marca po to, żeby móc przyjechać do Krakowa na ten festiwal festiwali, bo to jest takie święto fanów muzyki żeglarskiej. Pierwszy raz w historii jesteśmy w kinie Kijów. Dotychczas byliśmy w Rotundzie przez wiele lat. Wcześniej w hali Wisły, a wcześniej jeszcze w hali Korony. A więc od wielu, wielu lat ten festiwal tutaj, w tej okolicy się odbywa. Po raz pierwszy jest w takiej dużej sali widowiskowej zamkniętej jak kino Kijów. Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie atmosfera, ale co roku ta atmosfera jest niezwykle rodzinna, bym powiedział. Oczywiście nie ma mowy śpiewania szant bez żeglowania, także my wszyscy jesteśmy żeglarzami i mamy nawet niezłe wyniki, jeśli chodzi o dokonania żeglarskie. Każdą wolną chwilę spędzamy na żaglach, przede wszystkim na naszej Solinie, na Bieszczadzkim Morzu, ale jak jest okazja, to także i przylądek Horni, Antarktydę, także mamy już ze sobą zaliczone. Łamdaj, dabadaj, łamdaj, dabadaj, łamdaj, dabadaj, daj. 33 lata na deskach Szantis to naprawdę dużo doświadczeń. Na Szanty do Krakowa przyjeżdża publiczność specjalna, która wie, po co przyjeżdża, wie, czego chce posłuchać, wie, kogo chce pooglądać. Także potrafi się zamyślić, zadumać, wsłuchać w tekst, ale potrafi również wybuchnąć wulkanem energii, kiedy na scenie jest energetyczna muzyka. Dobrze jest śpiewać i grać dla takiej publiczności. Krakowska publiczność słucha. To są tacy ludzie, którzy znają wszystkich najlepszych szantymenów, nie tylko z Polski, ale też z Europy, ze świata. Przecież legendarny Stan Hagil też na tym festiwalu występował. I oni wiedzą, kiedy śpiewamy dobrze, a kiedy nie za dobrze. To jest niezwykle stresujące, jak się stoi na scenie w Krakowie, bo wiemy, że ci ludzie, których mamy tuż przed sobą, oni każdą nutkę wysłyszą. Każdy fałsz. Zawsze będą oczywiście klaskać i cieszyć się, dlatego że są serdeczni, jak wszyscy w tym mieście, ale no, do najłatwiejszych ta publiczność nie należy. Nasza polska publiczność jest narowista, jest energetyczna, jest bombowa, jest niesłychanie energicznie reagująca na wszystko, co się dzieje na scenie. Kiedy zagraniczni goście przyjeżdżają do Polski, są w totalnym szoku, bo nigdzie na świecie nie ma tak wielkiego odzewu ze strony publiczności, jak jest tutaj w Polsce. Piosenki dziecięce i te szanty specjalnie przygotowane dla dzieci naprawdę rozgrzały tą publiczność aż do białości. Także dzieci razem z nami śpiewały, razem z nami klaskały, tupały, były także i tańce marynarskie, także naprawdę atmosfera była bardzo miła i bardzo gorąca. Szanty są na pewno w Polsce muzyką niszową, ale grono tych żeglarzy, ten świat żeglarski jest na tyle spójny, że potrzebuje takiej pieśni, która będzie ich jednoczyć. Stąd chyba miłość do szant, stąd chyba ich taki pociąg do określenia tej swojej indywidualności właśnie przez muzykę również. Dorastają właśnie dzieciaki tych ludzi, którzy w latach 70. promowali muzykę szantową. A powoli wchodzi też w taki czas męski to pokolenie, które było już wychowywane na pierwszych edycjach festiwalu Szantis. To wszystko jest taką karuzelą pokoleń. Na Szantis można spotkać i dzieci, i starszych ludzi, i takich całkiem młodych. Poszedł jacht, nie widziałem nigdy tak. Szanowni Państwo, za nami 36 edycji najważniejszego w Polsce festiwalu. Nie jedynego, ale festiwalu nazywanego koroną polskich festiwali. 36 edycji za nami. Za rok następna, 37.
Jeżeli jeszcze nie byliście na tym festiwalu, no to po prostu musicie zobaczyć, jak tu jest. A jeżeli byliście na tym festiwalu, no to przyjdźcie tutaj, przytulcie się, napijcie się z nami piwa, pośpiewajcie z nami piosenki i bądźcie razem z nami. Po prostu. To jest taka muzyka, która łączy ludzi, niezależnie od wieku.